Także proszę Państwa, my tutaj dzisiaj mamy takie ciekawe spostrzeżenia, wnioski, historie na Play, że ktoś tam miał 147 zł, potem mu urosło 189 zł. O, bo Pani nie dzwoniła, bo Pani zwlekała i to Pani urosło. I takie różne ten, że ja po prostu tutaj do tego dziecka będę dzwonić teraz, żeby on się nie spieszył. No. No. Raz, dwa, trzy, cztery. Także słuchaj, no może jeszcze teraz mnie za 2 godziny, czy co, będziesz tam dzwonił do tej firmy Play, to już tam ten rachunek w sobotę był wysyłany, to rano dzwoniły dzisiaj, się tam wściekały w tej firmie Play, no to potem będziesz dzwonił, może za godzinę, już pewnie to doszło, bo to widzisz, tutaj mam kilka takich historii nieciekawych z firmą Play. Ludzie mają problemy z firmą Play, że miał facet 174 zł, potem 189 do zapłacenia, a że mówią, że to się spóźnia, to to rośnie. Gówno prawda, to tak nie rośnie. To są firmy, SMS-y fałszywe też. I teraz tak, dzwoń. 508 732 301 to jest numer. Tak, tak. Nie, nie 301. Nie. To ja ci to napiszę zaraz, bo to dziadostwo źle pisze. Ale to dlatego, że oni strasznie się niecierpliwią na tym Play. Boże, 5 minut, jakby się coś stało, że... Oj, albo mówi, że nie, my terminu nie przesuwamy. Że wiesz, jak na Orange czy na T-Mobile, a za miesiąc Pani zapłaci. To tutaj, nie, my terminu nie przesuwamy. 328 885 112 i teraz tak 698, ale nie mają pat adresu e-mailowego. 600 to jakieś podejrzane, że nie mają adresu e-mailowego, w sensie windykacja czy coś takiego. 421 427, źle tam mówią, nie można nic zrobić. 247 240, czyli 698 427 247. Także deszczyk pada spokojnie, a my tu przeglądamy, proszę Państwa, różne takie różności, co na Facebook Live na przykład przesłałam. Zobaczmy, czy to się przesłało, proszę Państwa.
No dawaj, dawaj Facebook Lite, a jak nie, to damy zwykły Facebook, bo to nie każdy też telefon ma skłonności szybko otworzyć Facebook Lite. Zwykle daję Facebook i zaraz przełączę, bo mi to już wkurza. Nie będę na to czekać. Od razu damy na Facebook zwykły. Light, a tu jaki? Light i tu jest light, patrz. Idzie, patrz, i dojść nie może. Facebook light, idzie, dojść nie. Nie to denerwuje po prostu. O, zwykły Facebook. No daj, zwykły Facebook. Jest. O. Udostępnić aktualizację. Ja nic nie chcę, ja chcę znaleźć szybko to, co przeszło. Nie ma. Ten list tu się reklamuje, Boże. Jakiś obrażony, czy jemu zabrali? Cejrowski. Na mędę wygląda, daj spokój. No Jezu, jest jaki dowcipny. Aktualizację. Chcesz aktualizację? Jacek Kurski z narzeczoną, dobra. Nieciekawe. Heja. Michał Zalewski i Jarosław Wyrazik. Heja. Ten Michał Zalewski to już niech się schowa. Nie głosuje u nas. Co mi to obchodzi? Poczekaj. No. Tomek Kulik, list otwarty, dzień dobry, Białystok. Poszedłby do piekła, żeby pomóc. Przedstawiamy sołtysa Rytla. Dzień dobry, Białystok, Dariusz Jakub Madanowski. Centrum Nauki Kopernik, nie lubię tego. Dzień dobry, Białystok. Księżyc. Nie głosują na PiS. Po co to gadać? List otwarty. Piotr Duda. No nie mogę tego znaleźć, to tu wpuściłam na ten Facebook zwykły. Nie głosują. Serial. No chcę to znaleźć. Znowu to samo. A to co? Trzepa nie ma. No zobaczymy. Krystyna Janda. Roxana M. Premium Mobile. Kto ma najtańszy abonament? No Limit na rynku. Już wkrótce. Tutaj. 5GB plus LTE. Tylko za 19,90. Sprawdź umową na ile. Abonament. Zamów kontakt teraz. Dobra, już tak. Nie mam czasu teraz. Zaraz będzie to, czego szukamy tutaj na Facebooku, ale zdaje się, że nie będzie łatwo to znaleźć. Poranny, kurier poranny, Kalinowski, Macierewicz, Agielonia Białystok, Komorowski, deputat de Bluzi, tylko może list otwarty. Podlasie, Święto, Osawa jest. Święto Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce, więc Sawa jest, Sawa, Metropolita Polski. Nie głosuje u nas PiS.
piasek i za twardy. No. Także proszę Państwa, no mamy dużo. Jest zaśmiecony troszeczkę nasz Facebook. Zobaczymy, czy znajdziemy to, co chcemy, to, co mamy, to, co powinniśmy. Jakieś talerze, wydarzenie, muzyka litewska. Aha, tam w Ameryce wiemy, że to Wilno. Kielce wokół. No. T-Mobile. Internet na jednym urządzeniu to za mało. Wybierz super zestaw. Sprawdź. 60 zł na miesiąc. Ja już wybrałam za 49, proszę Państwa, z routerem, to zamiast 49 musiałam zapłacić 200 zł, znaczy mogłam odmówić. Ale żebym wiedziała, że mam taki telefon, to bym odmówiła już naprawdę bez przesady. Router nie przyszedł, a telefon 200 zł. Jak potem mówią, że musisz doładować za 50 zł koniecznie, bo to się coś stanie, jakby wiesz. Dobra, jeszcze tylko 5 dni masz, aby doładować ten swój telefon na kartę. Ważna informacja, nie dajcie się zmanipulować. Dzwonią i podszywają się pod obecnego operatora. Jakiego operatora? Dobra, nie mam czasu na to gapić się. Szukam. Także widzicie Państwo, takie są przerwy w naszym radiu. To FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Przerwy są, przerwy. No i nie ma tego, co ja tu... No widzisz, są. Dobrze. Na Facebook Live z tej strony dajmy. No się przebija, ale się nie objawia. Facebook Live. Trzeba szukać. Play windykacja. Play windykacja. Także proszę Państwa, Państwo są bardzo cierpliwi, to... O,
coś innego. Witam serdecznie. W 2010 roku podpisałem umowę z firmą Play. Wszystko ok, fajnie. Zerwałem umowę. No to po co on zerwał tą umowę? No. Także jak zawarł umowę, to ja bym w ogóle nie radziła. Cenyszyn, jaka piękna. Krystyna Janda udostępniła post użytkownika. Oj, sok z buraka. WG księdza Zielińskiego. Zamach w Barcelonie to kara za rozwiązłość. Czy zatem uderzenie pioruna w katedrę w Gnieźnie to kara za pedofilię księży? No tak. No tak, bo oni tak mówią według stylu średniowiecznego. To wiadomo, że to jest nielogiczne. Komorowski prezydent, dobra. Krystyna Janda. Rostkowska, oko prezes, Róża Thun. Krystyna Janda. Uwielbiam tego małego z reklamy, mamo. A dlaczego wujcio, pawcio robi się przy babci Marylce taki jakby mniejszy? Oskarowe wykonanie, ukłony. Pieski. Dużo Janda tu się udziela. Oskarowe wykonanie. Nie można tego znaleźć, bo za dużo tego bordelu. Reivindykacje na piśmie. Pyle, a... Nie mają nawet ani jednego adresu e-mailowego. To jest takie fałszywe wezwania do zapłaty. Nie daj się naciągać oszustom. Serwisy Gazeta Prawna. W tym papierze zawiadomienie o rozpoczęciu działań windykacyjnych na rzecz firmy. Myśmy też mieli takie coś. Z Łodzi, też tam, gdzie Żydów pełno. Fakt, bez obu. Prowizje. Odzyskiwanie długu. Dobra.
Ultimo to złodzieje, naciągacze, dłużnicy, reklamacje. Ultimo. Pomoc prawna. Obsługa klienta Play. Biuro obsługi Play, numer. Play chat z konsultantem. Play obsługa klient. Infolinia 24. Next dajmy. Kupno i windykacja należności. Pokrywa koszty. Ale na Play nie ma nic, tylko tu Subra jakaś się wpieprza. Po co mi ta Subra twoja? Nie można znaleźć tego. Na Play coś oni pierdolą tam. Aż zachorowałem. Play windykacja. Aż zachorowałem. Rewindykacja. No. Co? Telefon z windykacji, burdel w bazie. Dzień dobry. Moje nazwisko, czy z panią Beatą mogę rozmawiać? Beatą? Tak. A to pomyłka na pewno. A pan zna taką osobę, panią Beatę? Nie, nie za Beatę, ale może się chyba pomóc, bo nawet jak pomyłka, to chętnie pogadam. W takim razie, skoro to jest pomyłka, no to ja przepraszam pana. A dobrze, nie szkodzi. Miłego dnia, pozdrawiam. Do widzenia. Do usłyszenia. Dzień dobry. Halo, czy to głuchy telefon? Halo. Dzień dobry, moje nazwisko. Czy ja mogę rozmawiać z panią Beatą?
Ale proszę pana, już druga osoba rozmawia z Beatą, a kim pan jest? Proszę pana, ja się panu przedstawiłem, moje nazwisko... A ja nie nazywam się Beata. Dlatego pytam, czy mógłbym z nim rozmawiać, bo mam tutaj taki numer podany jako kontaktowy do pani Beaty. A skąd ma pan ten numer? Kto go wpisał? Proszę pana, taki numer otrzymałem jako kontaktowy. Mógłbym rozmawiać z panią Beatą? Ale od kogo pan dostał? Nie rozumiem, bo skąd pan dzwoni, niech pan powie. Proszę pana, ja dzwonię z Wrocławia. To ja widzę, żeby się wyświetlił mi w komórce, ale z jakiej firmy? Dobrze, mógłbym z panią Beatą rozmawiać? Ale w jakiej sprawie? Proszę pana, to już jest sprawa do pani Beaty. Mógłbym ją poprosić do telefonu? Ale jeżeli jest pani Beaty sprawa, to ja chętnie się dowiem, jaka sprawa. Ale proszę pana, to nie jest akurat pana sprawa, to jest sprawa pani Beaty. A może to jest moja sprawa, może ja chcę wiedzieć, jeżeli nie, ma pan proszę mój pana, numer. Ale mnie nie interesuje, czego pan chce, to nie jest proszę pana koncert życzeń. Mogę rozmawiać z panią Beatą? Ale skąd pan dzwoni? Proszę pana, ja już to panu powiedziałem, że ja dzwonię z Wrocławia. Dobrze, a to jest taka firma Wrocław? Czy? Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Ale chwileczkę! Niech pan nie wyczeka. Proszę pana, ja nie mam o czym z panem rozmawiać. Ale ja bym chciał się dowiedzieć, czego pan chce od Beaty. No ale proszę pana, to nie jest pana sprawa, dziękuję. Ale chwileczkę, niech pan nie ucieka. Także głupia dyskusja. Ponieważ to my nie rozmawiałyśmy, to taka dyskusja. Głupia dyskusja, nie? No i po co to do internetu dawać takie coś jak to? Klej się mści. Klej się mści. Dzisiaj o play. Miałam to opisać, ale to chyba zdecydowanie lepiej wyjdzie, jak to opowiem. Tak idę nawet, bo się zabiję. Słuchajcie, przenosiłam, miałam przez 2 lata numer w play. Jak kończyła mi się umowa, to no, przychodzę właśnie przez Rozbawiciela, Charlotte, skupowisko hipsterów. Zimno, więc ich słowy biało. Dobra, wracając do rzeczy. Miałam umowę play, kończyła mi się umowa. Play miał mnie w dupie. Więc przyszłam do Orange. Tego samego dnia, jak podjęłam decyzję, poszłam do Play zapytać się, czy wszystkie płatności mam uregulowane. No i panienka w salonie powiedziała, że jak najbardziej, że ta faktura, którą właśnie zapłaciłam, zawsze płaciłam regularnie, jest ostatnia. No i świetnie. To już jakoś minęło z pół roku. W niedzielę wieczorem coś mnie podkusiło, kurwa mać, żeby otworzyć skrzynkę pocztową, a tam jest list z kancelarii adwokackiej, a właściwie z wezwanie do zapłaty 110 zł z play. What the fuck? No dobra, dzwonię w poniedziałek i pytam się, wie pani, dzwonię na podany numer i pytam się, o co tutaj chodzi, bo przecież mam wszystko uregulowane. I mówię, że pójdę w takim razie do salonu to wszystko wyjaśnić. Okej, no niestety nie zdążyłam, bolało, więc dzisiaj miałam to zrobić i dzwoni do mnie numer. Miałam połączenie odebrane, odzwaniam. Proszę się jak to. Odzwaniam i przyłączają mnie do pana adwokata, tak, pana adwokata i słyszę halo, ja mówię halo, no pani do mnie dzwoni, no ale to państwo do mnie dzwonili, no tak, ale w jakiej sprawie, no i właśnie próbuję się dowiedzieć o co tutaj chodzi, skąd to płatność, a on mówi, że już jest za późno. I on wysyła moją, odmówiłam zapłatę i on wysyła moją sprawę do windykacji terenowej i się rozłącza. Jestem, kurwa, jestem po prostu wściekła. Dzwonię jeszcze raz i mówię, pan co, no nie pozwolił mi panu wyjaśnić czegokolwiek, bo pan się po prostu rozłączył.
A nazwała mnie pani nikim, nie. Powiedziałam, że jest pan dla mnie nikim wiarygodnym i idę do salonu do wyjaśnień. A pan się rozłączył. To znaczy, że pan odmówił kontaktu i możliwość wyjaśnienia całej sprawy. Obraziło mnie pani. Zaznaczam, że naprawdę to był najgorszy cham i burak. Windykacja to jest po prostu stan umysłu i to jest 110 zł. Nawet się po prostu ze złości popłakałam później, bo ja tak reaguję niestety, jak się mówię, z bezsilności. No i on powiedział, że należy się spodziewać windykacji terenowej, będą mnie zastraszać. Byłam tak zła, poszłam do salonu. No chcą sobie zasłużyć na to, żeby do Izraela już pojechali. Bardzo miłą konsultację. To sobie wszystko pozwolę skierować. Skargę. Na wprowadzenie w błąd, zastraszanie na tego pana, bo nawet ten pan obraził się na to, powiedział, że pracuje tam banda idiotów. No po prostu kurwa absurd. Nie wiem, kto bardziej zawinił play, który namieszał totalnie, czy windykacja, ja nie wiem, po prostu życie w tym kraju, to jest, oni są totalnie bezkarni, zastraszają ludzi, ja się już z tego śmieję, ale to jest kurwa absurd, naprawdę absurd. Także windykacja na Play ma złą opinię, ale co ciekawe, że ja nawet nie mogę znaleźć, proszę państwa, windykację wyłudzanie. Nie mogę znaleźć adresu e-mailowego. No, Play windykacja, tak jak jest wszędzie. Proszę panią, że jestem winny, proszę panią, no 3100 zł, prawda?
skąd się taka kwota wziął? W tym momencie 3390 zł. O, 3300 już, proszę panią. Wobec tego ja pani oświadczam, że żadnych pieniążków wam nie wpłacę. I proszę mi więcej nie nagabywać żadnymi pismami, proszę panią, ani również, proszę panią, telefonami. Bo się podkieruję sprawę do prokuratury, proszę panią, o nękanie. Na jakiej podstawie? Na podstawie tego, że dzwonicie do mnie i wysyłacie do mnie pisma z żądaniem zapłaty przedawnionego długu. To jest pana zdanie, proszę pana, o przedawnieniu zdecyduje ewentualnie sąd. Zdecyduję, proszę panią, bo wniosłem sprzeciw, proszę panią. No dobrze, to czekamy na rozpatrzenie. No czekamy, będziemy czekać na to 3 lata i proszę do tego momentu mnie nie nękać. Dopóki nie będzie wyrok. Jak pan uważa? No nie, jak uważam, tylko proszę mnie nie nękać, ostrzegam, proszę panią. Proszę pana, nakaz został wydany, my czekamy na dalsze postępowanie. Nakaz został wydany, do którego wniosłem sprzeciw, także nakazu tego państwo nie macie. Dobrze, to czekamy na dalszy tok. Do widzenia. Żegnam pana. Także ta Play to jest taką firmą, widzicie państwo, podejrzaną. Oczywiście no i tu nie ma co. Teraz ja mówię. Nie ma co się bać. Nie ma żartów. Nie ma żartów, proszę państwa, żadnych. Oczywiście. No, nie ma żartów, państwo, zobaczcie. Coś niesamowitego. Tak można, jak można oszukiwać ludzi. W firmie Play, oni tak tanio rzeczywiście zaczynają. Ja miałam w tamtym miesiącu 87 groszy. No ale teraz... Osoba najprawdopodobniej nie była atakiem terrorystycznym, a śledztwo koncentruje się na stanie psychicznym sprawcy, informują przedstawiciele francuskich prokuratur. Nie ma żadnego elementu, który pozwalałby uznać ten prokurator z Marsylii. Zatrzymany mężczyzna miał przy sobie list związany z kliniką psychiatryczną i raczej podążamy tym tropem, dodał. Rano furgonetka wjechała w dwie wiaty autobusowe na przystankach w dwóch częściach Marsylii. Zginęła jedna kobieta, a druga została ranna. Lekarze ujawnią kolejną aferę z czasów rządu PO-PSL. Tym razem chodzi o tak zwane zielone certyfikaty. Jak napisał tygodnik sieci Prawdy, przestępstwo energetyczne wart miliardy. Dziennikarze porównują skalę patologii do afery POS. Straty miały ponieść koncerny energetyczne kontrolowane przez Skarb Państwa. Chodzi o niekorzystne dla państwowych spółek umowy zawierane przed 2013 rokiem. To miało sprzyjać m.in. powstawaniu farm wiatrowych w niejasnych okolicznościach. Szokuje formuła zawierania umów na zakup ich udziałów. Kontrowersje budzi cena świadectw sprzedawanych na towarowej giełdzie energii. Państwowe spółki płacą często prawie 300 zł za każdy pozyskany megawatt, choć na przykład w sierpniu bieżącego roku miesięczna cena zielonych certyfikatów za megawatt energii wynosiła 29 zł 12 groszy. Te umowy rzeczywiście były bardzo niekorzystne dla polskiej energetyki, potwierdził w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dlatego, że one zostały spisane w cenach stałych, niektóre całkowicie w cenach stałych i nie odnieśli do ceny opłaty przejściowej, która była trzymana w wysokości 303 zł i jako 75% tej opłaty przejściowej, czyli cena certyfikatu w ramach umów za energię odnawialną, które muszą kupić spółki energetyczne, które mają elektrownie węglowe, muszą kupić spółki przesyłowe właściwie, więc te certyfikaty na giełdzie kosztują teraz no, w granicach między 25-35 zł, ostatnio dochodzą do 45, wcześniej były około 90 zł rzeczywiście, ale w umowach jest 225 na przykład, cena stała, ciana i to te umowy są bardzo niekorzystne. W najgorszej sytuacji, jak pisze sieci Prawdy, jest pomorska energia, a jedynym
czerpiącym jakiekolwiek korzyści z zawartych za czasów PO umów jest PGE. Sprawę skomentował też prezes Grupy Energa Daniel Obajtek. W rozmowie z Sieci Prawdy zapowiedział, że wszystko powinno być wyjaśnione. Za zasadne uznał powołanie komisji śledczej, która zajęłaby się sprawą OZE, farm wiatrowych i drenowania spółek energetycznych. Posłowie oczekują na szybkie wyjaśnienie okoliczności śmierci posła Kukiz 15 Rafała Wójcikowskiego. Polityk zginął w wypadku samochodowym. Media, powołując się na prokuraturę, informują, że w samochodzie polityka uszkodzony był przewód hamulcowy. Na policję zgłosił się także nowy świadek. Biegły, którym badał pojazd posła, uważa, że przewody hamulcowe rzadko ulegają uszkodzeniu podczas wypadków. Politechnika Łódzka nie widzi jednak podstaw, by uznać, że mogło dojść do celowego uszkodzenia. Analizę ma jeszcze przedstawić Instytut Zena. Poseł Rafał Wójcikowski był czynnym parlamentarzystą, polityk pracował przy ustawie hazardowej, zajmował się także kwestiami dotyczącymi mafii paliwowej. Europoseł Ryszard Czarnecki zauważa, że okoliczności śmierci polityka generują pewne podejrzenia. Liczy na szybkie działanie wymiaru sprawiedliwości. Rzeczywiście pan poseł Wójcikowski był człowiekiem bardzo niezależnym, mówił głośno o pewnych rzeczach, myślę, że także nieprzyjemnych dla jego środowiska politycznego. I tę sprawę trzeba wyjaśnić, bo okoliczności jego śmierci generują pewne domysły i podejrzenia, to trzeba to przeciąć. No, czekamy na jak najszybsze ustalenia wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie. Do śmiertelnego wypadku posła Rafała Wójcikowskiego doszło 19 stycznia na trasie S8 nieopodal Rawy Mazowieckiej, gdy jechał do Warszawy z niewyjaśnionych przyczyn. Jego samochód uderzył w barierki energochłonne na lewym pasie. Auto odbiło się od nich i stanęło w poprzek drogi na prawym pasie, a następnie zderzył się. Także dużo złego tutaj mamy w filmie, proszę Państwa, przerywanym offlane, że oni tak wyżebrują od ludzi, kręcąc, oszukując, łamiąc, proszę Państwa. Ale rzeczywiście, myśmy też miały kancelarię prawną z Łodzi, jak Janek Witek umarł, proszę Państwa, i... Och, za to tyle. Potrwają manewry wojsk. Czyli były to firmy bezduszne, one po prostu były nieoficjalne. I teraz jak się wzięli za te oszustwa i Ziobro powiedział za te banki, na lichwę też się weźmie, to oni są przestraszeni. Zapad 2017. Dodatkowo na potrzebę ćwiczeń 15 sierpnia mają przyjechać na Białoruś żołnierze rosyjskich jednostek i oddziałów wchodzących w skład regionalnej grupy wojsk. Białorusko-rosyjskie manewry Zapad 2017 odbędą się na terytorium Białorusi w dniach od 14 do 20 września. Według oficjalnych informacji weźmie w nich udział 12 700 wojskowych, w tym około 3000 z Rosji i 700 jednostek sprzętu wojskowego. W kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i przelotny deszcz, miejscami możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy do 20-21 na przeważającym obszarze. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni, północno-zachodni. Podczas burz wiatr porywisty do 65 km na godzinę, a na barometrze w Warszawie 1006 hektopaskali. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O 16.30 spotkają się przedstawiciele biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także program słowno-muzyczny pod tytułem Niepokalane Serce Maryi Drogą do Boga. Wspomnienie siostry Łucji. Witamy serdecznie w 2010 roku. Podpisałem umowę z firmą Play. Wszystko ok, fajnie.
zerwałem umowę o płacie uzaległe faktury i cisza, tak samo jak u tej dziewczyny, o kontaktu itd. W styczniu tego roku odezwała się do mnie firma windykacyjna z informacją, że zalegam im pieniądze, że przejęli dług od firmy po czwarte itd. No to ja za telefon bok play. Pytam, o co chodzi. Okazało się, że niby mam zadłużenie w firmie itd. itd. No to ja im sprawdziłem to jeszcze raz. Wszystkie konta, faktury, wpłaty. No i faktycznie ktoś gdzieś odgrzebał, że taki jednak zapłacił wszystko. Zrobiłem wtedy stosowne zgłoszenie. Firma P4 miała tylko wysłać potwierdzenie do firmy windykacyjnej, że ja zapłaciłem im zaległości. Kilka tygodni później dzwoni do mnie firma windykacyjna z informacją, że z Play dalej nie otrzymali potwierdzenia o wpłacie itd. No to ja zatelefonuję do Boxplay. Informacja, tak, opłacone wszystko i Pan informuje mnie, że skoro oni czekali tyle na moją wpłatę, czekali miesiąc, to ja sobie teraz muszę poczekać, aż oni wyślą potwierdzenie. Spoko, mogę czekać. Jak mus, to mus. To także człowiek się poddawał, tak, widocznie dziadom, żebrakom. Widocznie takie procedury w firmie. Tymczasem jeszcze Gessler tam pokazują, reklamują, albo że milion wiesz wygrać. Jak na cały świat, kurwa, 1 milion, no to przecież to jest dziadostwo. I to też pewnie nieprawda, tylko na pokaz wielki, faryzejski. Tymczasem dostanę dzisiaj maila od księgowej, że niestety, ale komornik wszedł mi na wypłatę, do zapłaty 2500 zł, chyba że niestety, ale muszą mi to zabrać z wypłat. Dzwonił do Boxa i pytał mi, gdzie to potwierdzenie dla firmy, które miało zostać wysłane, o co chodzi i wtedy miły pan sprawdził cały archiwum i stwierdził, że jest ok, zarejestrował zgłoszenie, tak jak jego poprzednicy i mam czekać. Cholera jasna, czy przez błąd konsultanta ja muszę cierpieć? Dla mnie ponad 2000 zł to dużo gotówki. Dlaczego nikt nie wysłał tego potwierdzenia? Firma windykacyjna, specjalnie firma windykacyjna chciała tylko maila, że jest zapłacone. Czy to im tam wiele? Wyjdzie na to zaraz, że przez połowę roku będą spłacał coś nie ze swojej winy. Nawet pan na infolinii się powiedział, że to spora sytuacja i że mnie rozumie. Wiem, że to już nie pierwsza sprawa tego typu. Pytanie, co mogą zrobić więcej, do kogo się mam zgłosić, bo rejestruję tylko zgłoszenia i nic z tego nie robię. Oczywiście! Są to przypuszczenia, są to pozwolenia, Facebook spokojnie. Thomas Clay, clay.pl. Żądaj. Zamieszczone przez... Aha, to było. Także widzicie Państwo, im mniej będziecie tutaj działać, tym to. Mniej błędów zrobicie, jak będziecie tak się poddawać, to może... Naszym gościem jest pan minister Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych. Szczęść Boże, panie ministrze. Szczęść Boże, kłaniam się ojcu, kłaniam się wszystkim waszym słuchaczom. Panie ministrze, po zamachach w Hiszpanii, w Barcelonie, w Cambridge, po dwóch atakach nożownika w Finlandii, w Niemczech, teraz Marsylia, Francja, co najmniej jedna osoba zginęła, jedna jest ranna po tym, jak we francuskiej Marsylii samochód wjechał w dwa przystanki autobusowe oddalone od siebie o kilka kilometrów. Kierowca został aresztowany. Na razie policja nie podaje motywów jego działania, chociaż metoda na samochód, no ona już niestety wpisała się w krajobraz Europy Zachodniej.
No niestety to jest metoda już... Trzeba uważać. Gdzie się chodzi? W wielu krajach Europy Zachodniej zbiera ona bardzo krwawe żniwa. My oczywiście apelujemy do wszystkich naszych rodaków za granicą o szczególną ostrożność. To jest taki paradoks, że wiele krajów europejskich w tej chwili w rankingach bezpieczeństwa jest uważanych za kraje o dość dużym ryzyku, krajach szczególnie ryzykownych. Na przykład Francja jest podawana jako kraj o bardzo dużym natężeniu ryzyka i niestety to jest też pewien symbol naszych czasów. Szczęśliwie Polska, szczęśliwie wiele krajów Europy Środkowej i Wschodniej są krajami uznanymi za bezpieczne. Są taką, kiedyś używaliśmy tego sformułowania w swoim innym kontekście, ale teraz można powiedzieć całkowicie poważnie, są taką bezpieczną, zieloną wyspą wśród tym morzu terroryzmu. Ma to... No i co tam? Ma to wiele przyczyn. No, przede wszystkim główną przyczyną... No kiedy Korsa będzie? Terroryści w naszym kraju nie mają... No i co tam w odniesieniu punktu wyjścia. Idę do tego. Kiedy będzie 50 złotych? 47 czy tam ile? No było, przecież pan pożyczał miesiąc temu. No, nie? No pożyczał pan Marek. A, Marek. No, a, to Marek. No. Radykalnego islamu, Marek, ale do pana podobny jest. Nie, no to pan jest. No to prawdopodobieństwo zamachu w tym kraju jest dużo wyższe. Marek, po prostu tacy terroryści mogą się swobodnie przygotowywać, mogą się ukrywać w tych środowiskach. A chory ponad był? No, tak mówił tutaj, że chory był. Takiego środowiska. No, to pan mu powie. No, to pan mu powie. No. Ale co, życzę od pana? Tak, tak. Odaszkuję. 10, 20, 11, proszę, 47 zł, tak. Ze 3 razy przychodzi. No. No. To pan mu powie, potem. No. No. Ja się wstydzę za tego kurwa. No, Marka. No, dobra, tak. Jak przyjdzie. No. Przygotowywaliśmy wiele dużych imprez, które były obarczone ryzykiem, prawda? Bo były Światowe Dni Młodzieży, wielka impreza, gdzie przyjechało do Polski ponad milion gości, był szczyt NATO, a mimo to wszystko w naszym kraju odbyło się bez jakichkolwiek tutaj dramatycznych wydarzeń. Panie ministrze, w zasadzie na kilka godzin przed zamachami w Barcelonie i w Cambrils na twitterowym koncie Parlamentu Europejskiego umieszczono kilkuminutowy film, który mówi, że migranci i uchodźcy powinni inspirować Europejczyków. Czy to już jest jakieś uśpienie, czy to jest takie polityczne, jak mówi też Ryszard Czarnecki, polityczne samobójstwo polityków z Europy Zachodniej? Kanclerz Merkel chce przyjmować kolejnych imigrantów, chce wyasygnować kolejne pieniądze na nich, a jak coś nie pójdzie, to znowu będzie mechanizm lokacyjny w poszczególnych państwach i znowu Komisja Europejska z panią kanclerz będą na nas naciskać. Ja mam wrażenie, ja się muszę zgodzić z tymi wszystkimi opiniami, że to jest element samobójstwa, jaki w tej chwili popełnia Unia Europejska. Ci politycy zacietrzewieni swoją ideologią politycznej poprawności nie dostrzegają przypadkowo przyczyn i skutków. Znaczy odpowiedzialny polityk, podejmując decyzję, powinien ocenić skutki swojej decyzji. Prawda jest taka, że wspomniane przeze mnie islamskie dzielnice, getta islamskie, które są kuźnią radykalnego islamu, które niestety przyczyniają się, ten brak choćby polityki afrykańskiej tych ludzi, przyczyniają się do tego, że ten radykalny islam ma możliwość działania na terenie Unii Europejskiej i dokonywania również tych krwawych zamachów. To wszystko jest skutek pewnej polityki, która jest prowadzona od rewolucji 68 roku. Właśnie polityki multikulti, polityki otwierania się na przedstawicieli innych cywilizacji. Różne są teorie na temat
właśnie tutaj też niemałą rolę odgrywają środowiska antychrześcijańskie, które chcą w wyniku swojego zacietrzewienia ideologicznego, liberalno-lewicowego zniszczyć chrześcijaństwo w Europie. Zniszczyć, osłabić jak tylko się da. I oczywiście jesteśmy poddawani polityce laicyzacji, polityce politycznej poprawności lewicowej, terrorowi tej polityki, prawda? I to jest ta polityka, choćby ideologia gender, niszcząca rodzinę i tradycje, polityka, prawda, którą można by było ocenić jako polityka, prawda, tęczowej flanki, ale jednocześnie mimo tego, że te środowiska lewicowej, liberalnej lewicy powinny zdawać sobie sprawę, że to jest krótkowzroczna polityka i za kilkadziesiąt lat ta polityka dopadnie dzisiejszych twórców, właśnie tych środowiska lewackie, ale żeby ochronić chrześcijaństwo, żeby zniszczyć chrześcijaństwo, zaprasza się do Europy przedstawicieli cywilizacji, która no niestety, jeżeli chodzi o radykalny islam, po prostu walczy z chrześcijaństwem, która uważa chrześcijaństwo i Europę o korzeniach chrześcijańskich na odwiecznego wroga i rywala. Robi się to po to, żeby zniszczyć po prostu tą Europę, jaka była przez ostatnie 20 wieków. Tylko, że no, wszyscy mamy tego skutki. Mamy tego skutki, przekonujemy się, co oznacza tak naprawdę ten sposób, prawda, zapraszania kolejnych imigrantów. Tu jest też problem, o którym już mówiliśmy wielokrotnie na antenie Radia Maryja, choćby struktury społecznej tych osób, które do Europy przybywają, bo wbrew temu, co pokazuje się w realnych mediach, to nie są zapłakane dzieci, tylko no zdecydowana większość tych osób to są młodzi mężczyźni naszej cywilizacji, naszej kulturze polskiej, chrześcijańskiej. Jest tak, że kiedy mamy wojnę, kiedy mamy dramatyczną sytuację, to ratujemy kobiety i dzieci, tak? Osłaniamy kobiety i dzieci, ratując zupełnie inaczej. Kobiety i dzieci zostają na wojnie, zostają w zgliszczach, a do Europy pełnej dogodnych zasiłków ruszają młodzi mężczyźni. No, to jest tak naprawdę postawione na głowie i jeszcze raz wracam do tego pytania, w imię czego się to robi i czy politycy, którzy podejmują tę decyzję, dostrzegają, że tak powiem, element kluczowy w polityce, czyli przyczynowo-skutkowy. Że tu jest chyba kłopot. Tu jest ogromny kłopot, ale no niestety, jeżeli się uprawia politykę zacietrzewioną politycznie, zacietrzewioną ideowo, to takie mamy skutki. Ja pamiętam, byłem kilka miesięcy temu w Madrycie na wizycie oficjalnej Ministerstwa Zagranicznych i widziałem wielki napis na głównym placu Refugees Welcome, no, uchodźcy witamy, tak samo w Barcelonie, no i chwilę później właśnie Barcelona padła ofiarą strasznych zamachów. To jest po prostu wojna cywilizacyjna, to jest tak naprawdę testowanie, na ile słaba jest nasza cywilizacja i dlatego no, nasz rząd w sposób tak zdecydowany chce pomagać tym, którzy naprawdę padli ofiarą wojny. My chcemy pomagać. My przekazaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych już na pomoc w obozach na granicy tych działań wojennych, na terenie działań wojennych, choćby w Syrii, bo chcemy tym kobietom, dzieciom, poszkodowanym ludziom, którzy stracili dobytek, pomóc. Natomiast te młode osoby, młodzi mężczyźni, którzy nielegalnie przekraczają granice i chcą tutaj przyjść, nie do pracy, oni chcą tutaj przyjść, uzyskać zasiłki. To jest tak naprawdę coś, co jest całkowicie nieakceptowalne. Nie rozumiem, dlaczego te osoby mają dostawać wyższe zasiłki niż ciężko pracujący obywatel Unii Europejskiej w Polsce i na to po prostu się nie zgadzamy, a to, że Unia Europejska będzie próbować wywierać
na nas presję to, że niestety w naszym kraju znajdują się też środowiska, które wspólnie z Unią Europejską chcą nakładać kary na Polskę, naciskać na Polskę, żebyśmy się ugięli i żebyśmy dokonali też pewnych